Moi drodzy, z tej strony Skorpi, witam was w 46. odcinku z Assassin's Creed Unity. Jak może zauważyliście, noszę teraz ze sobą całkowicie inną broń. Jest nią topór, tak, tylko w wersji drzewcowej. Dlaczego akurat w takiej wersji? Bo stwierdziłem, a może jakaś odmiana by się przydała zamiast ciągłego topora, to może... No chciałem sobie przeturlać się. Nie wiem, czemu to nie działa niekiedy. Trochę mnie to irytuje. Ale tak czy inaczej, jak widzicie, działam od tej chwili w wersji drzewcowej. Kupiłem sobie też najlepszy pistolet w tej grze. Tam jakiś pozłacany. Z tego co mi wiadomo po obrażeniach i tak dalej, i tak dalej. Więc no tak myślę, że to była dobra inwestycja, którą włożyłem w te bronie i szczerze nie żałuję, bo teraz to już będę miał takie wyposażenie, że sobie będę nawet radził z tymi trudniejszymi przeciwnikami, więc tutaj trzeba podpakować się jak najlepiej. Dobrze, mamy jeszcze misję z Parskich Opowieści. Podwyżka się zakończyła, więc niestety już będziemy mieli tylko te nasze 100% zamiast 150%. Dobrze, mamy misję. Tam nie pamiętam już nazwy, ale widzę, że trochę daleko do niej, więc pobiegniemy do niej. No i stoper, właśnie, znowu o stoperze zapominam. No. To jest w ogóle, nie wiem, taki mój głupi nawyk, że zapominam czegoś, czego nie powinienem zapomnieć. Dobra, no to już zaczynamy. W sumie pewnie minęła minuta, dwie, więc to i tak chyba naprawdę niedużo. Ło. O, i zrobił, ale Damage musiał chyba przyjąć na klatę, nie? Albo i nie wiem jak to było, ale zrobił, bo muszę go trzymać to B w powietrzu. Nie wiem, jeszcze tego sobie za bardzo nie przyzwoiłem. A jak teraz będę częściej to robił, to może jakoś mi zapadnie w pamięć. No dobra. Nie wiem, czy wiecie, ale może na święta, albo przed świętami jeszcze, będzie koop znowu, jak niegdyś, tylko nie z Lusiorem. Nie wiem dlaczego. Najgorsze jest to, że ja do tej pory z nim nie nabrałem kontaktu. To mnie po prostu dziwi, że osoba, która po prostu poparła moje zaufanie i pisała się na serię z koopa, z tak wspaniałej gry, jaką zrobili, nagle teraz po prostu muszę teraz za nie mówić, bo to jest po prostu skandal. Nie proście mnie o restart. Nie proście mnie wszystko, ale nie restart. Nie. Kurde, nie. Moment. Świetnie, wróciłem już, ale po tym bugu to aż po prostu... No co to miało być? Nie, ja w ogóle nie czaję. Nie czaję, dlaczego to miało prawo się tak wydarzyć. No, to jest już skandal. Nie, po prostu się wkurzyłem. Musiałem grę restartować. A to też trochę czasu mi zajmuje. Po prostu... Nie wiem, ale... Albo to był lag gry, albo to tak mój fraps działa też. Nie wiem, ale jak dla mnie to jeszcze czegoś takiego nie było. Znaczy, no były podobne bugi, widzieliście tam, może w kilku odcinkach się ukazały takie podobne bugi, ale no to może jest przełom wszystkiego. Czekaj. To muszę złodzieja złapać. Mnie tu nie ma, mnie tu nie ma. Taki byłeś mądry. Tak teraz też padniesz. Chodź. Oho, taki chojrak z ciebie były. Nie.
już nie ma. Ho, ho. Dobra, wracając do tematu. No, takie bugi jak te, to jest po prostu dno i całkowity skandal. Jak się tutaj wojują, nie w to nie mieszajcie. I dlaczego są te lagi? Dlaczego są spadki? Powyłączałem wszystko, co się dało. Dalej będą spadki. Pewnie. Teraz muszę uważać, żebym nie wpadł na to samo. O. What? Wy to widzieliście? Ej, nie. Jakiś chyba dzisiaj zły omen we mnie wstąpił na tą grę też. What? Widzieliście to? Ja tego nie zrobiłem celowo. To tak gra działa. Jeszcze. Ciekawe, kiedy wprowadzą tego patcha. Dobra. Mniejsza. Teraz jak mi tu jeszcze wskoczyć? Dobra, tak też może być. Nie przeszkadzaj. Nie zrobimy. A, jeszcze nie. Jak coś to już w kopie. Pięknie, złapany. Co tam żeśmy ostatnio robili? Nie mogę sobie przypomnieć za bardzo, bo wiecie, w weekend nagrywałem zapasowe odcinki. Możliwe, że mogło mi się nieco... A, pewnie tak. Ratowaliśmy Tom, Elise. Tak. Elise uratowaliśmy. Teraz kazaliśmy jej poczekać do jutra w kafe teatra, ale my jeszcze robimy jedną misję poboczną. I dopiero chyba jak wtedy tą misję zrobimy, to pomyślimy nad fabułą. Tak sobie myślę, że nie byłoby to głupie, tylko czemu są te spadki? Mnie to martwić zaczyna. A ja większość programów mam wyłączone. Więc nie wiem, czym jeszcze problem. O, obserwanci. Teraz jakby tu się dostać jeszcze. Dobra, to są ekstremiści, jak widzę. Zrobić tutaj takie podwójne zabójstwo. Chyba nie będzie problem. O, i ładnie. To było genialne posunięcie, bo w sumie wiedziałem, że to się uda. Tylko trzeba było odważnie się do tego stawić. Bez problemu zabić. Dobra. Nie wiem, potem jeszcze ogarnę te punkty nomadu. Jak mi się jeszcze uda przy odrobinie czasu. Ale na razie nie będę się tym zajmował. A dobra, zrobimy sobie taki skok wiary. To już daleko misja. Muszę uważać, bo to są tereny, widzę, strzeżone typowo. No tutaj liczyłbym na uwagę. Oj. Nie, tu już nie ma. Już tu po prostu nie ma. Ja nie chcę na górę. No i dobra, to nam wyszło. Tutaj widzimy kolejnych przestępców. Is it really worth dying? A, nie wyszło mi podwójne zabójstwo. No ale tak też możemy. Ciebie nic nie możemy kupić. Sprawdzę tak tylko. Okej, jesteśmy już niedaleko misji. Możemy się już zająć. Mistrz drugiego planu. 5000. Zarobię. Nieźle. Actresses who have intimate liaison with important people. Any secrets their lovers tell them are sent to Montansier. Those secrets could help move the revolution in a more fruitful direction. Mademoiselle is hosting a party at her home just north of the temple. It would be the perfect opportunity to steal them.
Znajdź dziennik Montassier. Dobra, słuchaj dupska. Ale dostaniemy się tam w stylu parkoura. O, deszczyk jeszcze pada. Czyli no, pod klimacik będzie w takiej misji. Aha, trzeba będzie się dostać do środka. Czyli nie może być takie proste, jak nam się to może wydawać. Trochę będziemy musieli pokazać przytyny inicjatywy, żeby się tyle dostać. A zaraz znajdziemy sposób. Arno zawsze znajdzie coś. Jest skrzyk. Co z tego w razie? Tak też sobie możemy. Dzięki temu wyszukujemy, przez który po prostu balkonik moglibyśmy dostać. A jeżeli nie będzie żadnego balkoniku, no to zostaje nam jedyna opcja. Jedyna opcja po prostu przez drzwi. Tylko jak? Za bardzo to ja nie zauważyłem jeszcze. O, tu możemy. Dobra, przestępca na razie nie jest mi istotny. Istotne jest to, żebyśmy tą misję wykonali. Nie wiem, jakby tam wejdziemy w ten tłum. To mnie martwi na razie. Ale dobra, jakoś to idzie. Przejdziemy sobie przez ten tłum. Welcome, friends! Wine! Wine for everyone! I'm going to perform a speech later on. Perhaps from Fedra. Let's all get a little drunk first though, shall we? Dobra, i teraz chyba na górę, tak? Tak. Czyli się wszystko zgadza. Jak na razie nie sprawiło nam to trudności dostać się na piętro. Bo dalej już będzie ciężej, to już chyba wiecie. Jak to wyjdzie tutaj grubas. No tutaj bym już uważał. A jedyny sposób na pozbycie się grubasa, no to po prostu zabicie go. Niech tylko on tu podejdzie. Podejdzie, a ja go zgładzę. Ja go po prostu zgładzę. No co on robi? Najwyżej go od tyłu weźmiemy. Jak będzie trzeba. Montansier does have a, shall we say, certain genius for overacting. Her death scene was so touching. It was all I could do not to burst out laughing. Wejdziemy, ale będzie. Okay. Gdzie ten artefakt? Jest gdzieś tutaj. Z tym, nie? Jest artefakt. Les gens peuvent quand même vous voir, vous savez. Okej, pięknie. Mamy artefakt. Słuchaj dupę. Tutaj chyba nie ma nawet takiej potrzeby się dostawać. Tak uważam. W ogóle sprawdzę, czy da się te drzwi otworzyć. W sumie da się, ale zrezygnujemy, bo dla nas to jest ryzyko wykrycia. Chyba. Możemy otworzyć, nie ma sprawy. W sumie to jest tłum, no to. Teraz będzie krucha sytuacja. Dobra, tam mamy naszego kolejnego przeciwnika.
Monseigneur, lâchez donc cette mégère à la libre velue. Venez plutôt vous divertir en ma compagnie. Tu zawsze mamy zasłonę. Je ne suis pas farouche. Widzę, że koleś też z bronią żywcową. Pięknie. Okej. Okay. No i chyba możemy otworzyć następne drzwi. Tam nie ma żadnego strażnika po drodze. W górze są. Dobra. To otworzymy, myślę, te drzwi. Bez problemu. Chyba jednak z problemem pewnym. Tam jest skrzynia. O, widzę, że do jej skrzyni jest ciężko się dostać. To odpuścimy sobie. Ale jak my się dostaniemy na górę w takim razie? Czy mamy jakieś to schody? Na górę? Nie widziałem żadnych schodów na górę. To mnie martwi. Się dowiemy. O, chyba tutaj to pomieszczenie będzie. To nie tutaj. To jak my mamy się na górę dostać? No są tu schody. Zrobimy to tak. Trochę niekulturalnie. Aha, to jednak to są schody. Musiałem ich nie zauważyć. To mogło mi się zdarzyć, ale teraz muszę już tu uważać. Dlaczego? Dlaczego on tak się krył? On jest inaczej. Czekajcie. Tak. O. Sprawdźmy, ilu strażników nam wyczuło. 4. Trzeba będzie jakoś zadziałać. Nie zmienimy kryjów. Otworzymy te drzwi. No i dobra, spróbujemy. A! Blisko. Dobrze. Omijamy strażników tym samym. Mam nadzieję. Zbugowany strażnik. O luju. Zdychaj. Hop. Jeszcze nie zostaliśmy wykryci. To już jest jakiś postęp. Jak dla mnie, naprawdę duży postęp. To martwe ciało mnie trochę terapii. Tego bym w sumie mógł zabić. Zaryzykować i zabić go? Trzeba było zrobić trochę zamieszania. Teraz dwóch strażników się tutaj rozeszło. O, shit! Andre! Shit! Wejdziemy sobie w tą zasłonę, żebyśmy byli zabezpieczeni. Dobra. Może ten drugi tu podejdzie. Something's going on. O? Będzie podejrzewał. Oh, hell. No! Philpear! Shit! Chodź tu, podejdź. Where did the murdering bastard go? Someone answer me! Chodź. Mogłem cię wcześniej zabić, ale i tak byś zdychał. Dobra, pięknie. Już mogę iść? Czy będę się jeszcze męczył? Już? Bezpiecznie? Mogę ukraść?
Jest, kurde. Powiem wam, misja mi się podobała. Teraz trzeba iść z Bumarkisem. Teraz jak stąd uciec. No w sumie tak samo, jak żeśmy przyszli, więc... No nic innego nam nie pozostaje, jak tak zrobić, nie? Ale chyba lepiej sobie zajdziemy szybszym... Po prostu skrótem. Okej, okay, teraz jak stąd wyjść? Okej, okay, jest. Szybko. Błyskawicznie to zrobiliśmy. Dobra, zmykamy, zmykamy. Jest. Zrobiliśmy. Chyba po raz pierwszy zrobiłem misję bezbłędnie i po cichu. No, ja po prostu przechodzę samego siebie. Naprawdę. Dobra. The diary of Mademoiselle Montpensier. It will prove excellent entertainment, I'm certain. I 5K, proszę. Dziękuję. Przepraszam, musiałem się napić. Po prostu z tego samego faktu, że tak pięknie tę misję zrobiłem. No ja po prostu... Duma płynie ze mnie jak krew mocno czerwona. Dobra, uzupełnimy nasze elementy. No jak widać, kasy jeszcze i tak mamy trochę. Po tych moich zakupach jeszcze wydałem te 4 punkty umiejętności na mistrza broni drzewcowej, żebym mógł nią też koksić, jak i bronią ciężką. Dobra, mamy już chyba jakieś 20 minut. Tak sobie myślę, może coś jeszcze jest dla nas. Sprawdzę, tak po prostu sprawdzę. Nie mówię, że będzie, ale chcę sprawdzić, czy przypadkiem jeszcze czegoś nie ma dla nas. A jeśli by było, zawsze można spróbować. Te skrzynie nomadów, to ja sobie je zostawiam, nie wiem, po zakończeniu singleplayera najchętniej bym to zostawił. Bo chcę mieć jeszcze co robić po prostu po uzupełnieniu singleplayera z Assassin's Creed Unity. Może przejdziemy się już tutaj z powrotem. Nie, zobaczymy. Po prostu chcę zobaczyć, czy jeszcze mi starczy czasu na zrobienie tej misji. Bo jak zakładam, to może być nie tylko pogadanka, ale i cała misja. Więc nie wiem, jak to będzie. A jakby faktycznie to była cała misja. No, czemu się nie wspinasz? Kurde, Arno. Nie denerwuj. Czemu się każe tak spinać, a on się spina inaczej? Jak to się dogadać z takim botem? Okej. Okay. Widzę, że mi tam nie wskoczył. Cóż, to jest Arno. Więc na niego nie ma rady. Trzeba po prostu robić to, co on najlepiej potrafi. No ładnie, ładnie. Parkour idzie mu widać idealnie. Ale dobra, możesz się już spinać tutaj. Może mają zgodę. No co? Dobra, możesz jeszcze na ten dach się spinać, jak już chcesz. No i tak, ta misja była cudna, nie wiem, jak jeszcze ją określić, bo w tej misji się nie nudziłem, po prostu robiłem to, co myślałem. W sumie po jakimś czasie mi się to udało osiągnąć. Wiem, Arno i wspinaczka pod drzewem, no trochę to nie pasuje do niego, wiem. O, dobra. Teraz tu widzę, przestępca mi ucieka. Z wami nie mam nic wspólnego. Czemu? Dlaczego mnie zaatakował? Ja mu tylko, kurde, pomogłem. Zwyczaje w ogóle sytuacji.
która tak zapanowała strasznie. Tak bez powodu. No ale cóż. To są właśnie Francuzi. Tak zwani. Dobra, już jesteśmy brzydko. Jeszcze tylko możemy ewentualnie kasę odebrać. I nie wiem, czy nie skończymy odcinka, żeby był krótszy, tak po prostu. Bo wiecie, jak znowu przesolę ten odcinek i będzie z 20 paru minut na 40, no to już będzie za dużo. Lepiej zrobić taki, żeby wam się wygodniej oglądało. W sumie chyba to nieraz powtarzałem. Zamknij się. Chciałbym zdolnić utensylia. Dziękuję. No i pięknie. O, to były te kolejne ataki gry. Z takimi właśnie przycinkami, które właśnie niekiedy powodują, że postać kompletnie już nie wie co robi. Po prostu wariuje na maksa. No dobra, zaraz, nie no, może przejrzymy tą misję. Jeśli ta misja będzie miała w ogóle sens, to... Tak, może wtedy... zaryzykować, ale myślę, że chyba jednak starczy. Good morning, sir. Good morning. Ma może good afternoon, może good evening nawet już. Dobra, dzięki wielkie za obejrzenie, jeżeli wam się spodobał. Kolejny odcinek i widzę, że jeszcze mogę hajsa odebrać za 2 sekundy. Yes, Celestine, what is it? A! W sumie nawet dobrze, że ja tu jeszcze jestem. Miałem już kończyć odcinek. Po prostu nie myślę. Może jeszcze na koniec wam pokażę trening bojowy mistrza broni drzewcowej, żeby wam to po prostu jakoś usatysfakcjonować pokazówką krótką. To chyba jest arena treningowa. No, dokładnie. Arena, sala treningowa. Dzień dobry. Mistrz broń drzewcowej. Tak, tego chyba jeszcze nawet nie robiłem. No, tego jeszcze nie robiłem. Nawet nie ma oznaczone. Więc wam pokażę na koniec. Żebyście po prostu byli tym uradowani. I skończymy wtedy odcinek. Okej. Okay. Mistrz broni drzewcowej, dlaczego mi to wszystkie gówno dałeś? O, pięknie. Pięknie. A, jeszcze może pakujemy. Haha, pakujemy. Teraz pewnie go będę musiał zabić, nie? On tu wróci. O, przyjaciół dwóch przyszło. Pięknie. O, przyszło więcej. O ty. Pięknie. No. Well done. O, podleczono mnie. Dziękuję, dziękuję. I tym drzewcowym akcentem zakończymy odcinek. Po prostu poćwiczyliśmy, może dzisiaj w ogóle nie było walki, tylko bardziej takie skradanie, ale może wam tego brakowało, dlatego was usatysfakcjonowałem taką misją, w której po prostu wykazaliśmy się niewykrywalnością. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i dobra, co tu więcej mówić. Trzymajcie się. Na razie. Ja już wam pokazywałem tam w poprzednim odcinku 45 strój Shea Cormacka. Ale nieważne. Trzymajcie się. Na razie. Yo. Jedność. You are ready to fight.